nieobecny, Radna Dapajs. Radna Wada Grosa. Jestem za. Radny Waldemar Kaszuba. Ja się wstrzymuję dalej. Radny Mirosław Marek, nieobecny. Radny Józef Melcer. Za. Radna Katarzyna Mijanowska. Za. Radna Iwona Stały. Za. Radna Mirosława Bykowska. Jestem przeciw. Radny Michał Krzycki. Za. Radna Bożena Roszak. Za. Radna Cyna Sol, nieobecna. Radna Andrzej Strzelec. Za. Radna Lina Szydowska. Przeciw. Radna Andrzej Śliwiński, jestem za. To mogę podpisać długość. 9 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymujących. Podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu reasumpcji nad głosowaniem. Zatem głosujemy podjęcie uchwały dotyczącej rozpatrzenia petycji w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Kosakowo. W kolejności alfabetycznej Radny Maciej Buchna, nieobecny. Radna Anna Fajs. Jestem za. Radna Marta Groza. Jestem za. Radny Waldemar Kaszuba. Dalej się wstrzymuję. Radny Mirosław Marek, nieobecny. Radny Józef Melcer. Za. Radna Katarzyna Milanowska. Za. Radna Iwona Stały. Radna Mirosława Piotrowska. Jestem przeciw. Radny Michał Krzycki. Jestem za. Radna Bożena Roszak. Jestem za. Radna Lucyna Sol, nieobecna. Radna Antoni Strzelec. Za. Radna Agnieszka Szydowska. Jestem przeciw. Radna Andrzej Śliwiński. Jestem za. 9 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących, przy 2 głosach przeciwnych, 1 głosie wstrzymującym. Podjęliśmy uchwałę. Drodzy Państwo, dziękuję bardzo za uczestnictwo w nadzwyczajnej sesji nr 84. I zamykam posiedzenie 84 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kosakowo.